The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Jak widzicie, nie jestem przy Stargazerze, mianowicie cofnąłem się troszeczkę, ponieważ wyczytałem w poradniku, że da się tutaj gdzieś znaleźć NPC-a i uwaga, da się! Myślę, że to jest po prostu przejście jako skrót, ale nie, tutaj normalnie jak schodzimy, to jest przejście do jakiegoś nowego ziomka. To jest moja zamknięta lokacja. Dobra, zaraz z nim pogadamy. To chyba jest on. Chociaż może nie, może to ona? Nie wiem. Co my tutaj? Powstaniesz i zaczniesz poszukiwać krainy Boga, a ją rozpościera skrzydła i obejmuje świętego, a chłód popada w zapomnienie. Okej. Okay. To jest skrzynunia. W środku. Zasobnik przełamania. Okej. Okay. Zobaczmy, czy jest lepszy. Lepsza redukcja fizycznych, odporność na zakłócenie, porażenie, przełamanie. Dobra, może być. To jest to samo, to jest tak, tutaj widzę, jak to jest do porażenia, to jest do przełamania. Ale akurat z tego nie będę chyba sobie sprzedawał. No. Ah, mercy, I beg you, don't kill me. I thought you were from the organization. Never mind. My name is Janjo. I'm an a pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Sorry, I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. Ballada Guillaume. Guillaume. Bo Guillaume to się wyczyta. Królewski rycerz odnalazł lśniące drzewo na skalistej górze. Jego owoce przypominają złote dukaty i stanowią cudowne błogosławieństwo. Wielu bowiem doznało uleczenia z rozmaitych chorób i zdołało ich zarazy. Uszczęśliwiony Guillaume zbudował ten zamek i obwołał sam siebie świętym rycerzem. Pamiętaj jednak, gościu, cuda zawsze mają swoją cenę bez względu na to, jak bardzo mogą być urzekające. Many substances can be poisonous. The precise dose is what separates medicine from poison. The gold coin fruit might just be a myth. But in the midst of an epidemic, it might be our salvation. Can you let me know if you find it? I'll give you this by way of payment. Sześcian i kamień życzenia. Kamień życzenia. Występują różne rodzaje kamieni życzenia, które umieszcza się w sześcianach. Wykorzystanie sześcianu zużywa kamienie życzenia. Można umieścić kamień w sześcianie, bądź odnowić go u Dziandzia lub za pomocą Stargazeru. Okej. Okay. Z chęcią się dowiem, co właśnie zebrałem. I to jest podstawowy przedmiot. Sześcian. Możesz wyposażyć sześcian w kamień życzenia u Dziandzia lub za pomocą Stargazeru. Występują różne rodzaje kamieni o różnych efektach. Użycie sześcianu zużywa kamień, który następnie ładuje się w magazynie przy okazji odrodzenia lub w czasie wizyty przy Stargazerze. Starożytni mieszkańcy kratu mieli zawierzać swoje życzenia gwiazdom. Kamień życzenia można umieścić w stworzonym z meteorytu sześcianie, aby ujawnił swoje wyjątkowe moce. Okay. The people of ancient Krat knew how to bottle a wish upon a star. They claimed special powers after distilling the wish into a cube made from a meteorite. I don't know how it works, but it's said to react to someone who has ergo and grant them power. If you can help me with the gold coin tree, I'll give you more of this. Seems there's a new threat every day, friend.
and no safe place in the world. No place to just take a breath. I'm headed to the St. Frangelico Cathedral. Perhaps find some peace there. If you find the gold coin tree, please find me there. A nie mógłbyś tu zostać? Dobra, zobaczmy. Kamień życzenia odzyskiwanie. Mistyczny kryształ, który można mieć w prześcianie, zmienia się w efekt specjalny. Mistyczny kryształ naznaczony naczyniem gwiazdy, jego użycie może przynieść efekt. Tymczasowo przywraca punkty życia. Dopiero co w poprzednim odcinku wspomniałem, że przydałoby się... Oh my fucking god! Dopiero w poprzednim odcinku powiedziałem, że chciałbym mieć coś, co by mi przywracało życie tak o, po prostu, jako efekt leczący. I co? I... Prophet! I am bloody prophet! Jesus Christ! The people of ancient Krat knew how to bother. They claimed special. I don't know. You ever wish upon a star, Stalker? I hope this wish stone helps you with that. Nie wierzę w to po prostu. Szkoda, że się powtórzył w większości tak naprawdę, no ale trudno. Dobra, to jest jedna rzecz. Drugą rzecz, jaką odkryłem, to fakt, że ta rozgrzeszona, chociaż patrząc po tym, jak się nazywa po angielsku, czyli atoned, to bardziej powinna być pokutująca, nie rozgrzeszona, ale okej. Nie jest pokazana w Stargazerze bez powodu, bo mogę się do niej wrócić i z nią porozmawiać. Czy raczej z nią zawalczyć, ponieważ powinna, jak teraz do niej wrócę, to powinna się zorientować, że ją okłamałem i nie jestem takim faktycznym tropicielem. Oczywiście też w momencie, w którym bym od razu powiedział prawdę, że nie jestem tropicielem, to też ta walka miała miejsce, tylko wiadomo, wiele szybciej. Demon, czyli się zdaje. Ładnie na to trzecie. Jest przerąbane w nich. Czemu tak się... Zostaną w raz, po czym nie oberwą znowu? Nie maksymalnie, tylko błyskawicznie regeneruje sobie zdrowie. Nawet marynetki tak się nie regenerują. Się trochę zepsułem, mogę od razu się tutaj uda... To był przebieg cały czas! Dobra, mało istotny. Okej, zobaczmy co teraz się stanie, jak się cofnę, używając kolejki. W sensie, bo... Ja wiem tylko tyle, że mogę z tą babką zawalczyć, ale nie wiem, czy ja muszę z nią pogadać, czy... Jakby momentalnie, jak tylko się tam pojawię, to ona od razu zacznie mnie atakować. Zaraz się tego dowiemy zresztą, więc w sumie nie ma co tak gadać byle jak. Kurde, szkoda, że ta kolejka jedzie tak wolno. Aż ten strój zmienia. No, okej, nie, to gadaj od razu, czyli będziemy się pogadać. Please be safe up there. Please be safe up there. Aha, serio?
Okej, czyli coś chyba musi striggerować jeszcze. Dobra, no to w takim razie wracamy do Stargazera. Ale kurde, wychodzi na to, że ten Jiangji to jest jakiś alchemik. Okej, ale teraz cofniemy się tutaj, bo mamy tutaj bossa, z którym mamy zawalczyć, a o którym, przyznam się, troszkę zapomniałem. Aha. Dobra, nieważne. Wystarczyło iść tędy i po prostu cheatować teraz mamy. Czyli dobrze mi się kojarzyło, ale źle połączyłem się tą ścieżką. Okej. Bo ona póki co patroluje, więc to póki mnie nie widzi, no to może nie dawaj mi się w walkę. Dobra, nieważne, już jest świadoma mojej obecności. Będę po zdobywać głowę. Ergo i co jest w skrzynce. No. O, glebia wzmacniająca, proszę. O! Jak mi porażenie nałożył? Zeptują z mnie jeszcze. Zanim będę używał ogień pulsu, to będę sześć przetestował. Już jak będzie miał wtedy na to, to jeszcze raz mogę obejrzeć. W sumie jak ja tak się go manewruję, no to raczej nie wiem, czy mnie znowu trafi. O! Kurde! Dawaj! Jest! Jeszcze zdążyłem! Dobra. Nie. To chcę. O Jezus Maria! Nie wyekwipowałem! Domyślę już tam sam. Trzeci atak mi trochę nie wyszło. Dobra, ta walka widzę pójdzie do szóstego płatu. Okej, to mi się udało perfekcyjnie. Ja też w ogóle znowu, któryś raz wyrównał ten błąd, że nie oznaczył sobie celu. Nie, jak rozwal po prostu bez najmniejszych problemów. Jest taki wolny, ta marionetka jest taka wolna, że nie wiem. Dobra, wstawaj. Lecz też zamknij mordę najlepiej, bo jeszcze się przemilczysz. Zobaczmy jak działa flamba. Ej, za tak łatwego przeciwnika, to tak naprawdę ten kwarc aż nadto mam wrażenie. Dobra, i to ergo, to już miałem? Nie, tego nie miałem. Aha, dobra, okej. Okay. Ale widzę, opis jest ten sam, co do tego, co daje 1000. Okej, okay. Ej, zajebiście, naprawdę, za tak łatwego bossa? Jeszcze kwarc? No, mój bueno. Dobra, lecimy do hotelu, od razu sobie wyekwipujemy ten kwarc. I proszę bardzo.
Chciałem dwóch bossów, a finalnie mam dostałem bossa z kwarcem i jeszcze trochę. Plus jeszcze coś innego. Coś innego. Dobra, czekaj. Tak. Kwarc. Czekaj. Tak, chciałem zobaczyć, ile energii potrzebuję. 3,5 prawie, czyli około 7000, żeby 2 punkty wydać. Okej. Okay. To będę w stanie mieć te 7000. 500, 300. Okej, okay, 300 i 100, to tylko brakuje. Będę 2000, taki trochę overkill. O, chociaż nie. Nie, dobra, użyj. Użyj i wydamy na punkty. Na punkty wydamy te dwa, a zaraz coś wykupimy. Okej, okay, 1200 prawie zostanie. Ewentualnie mogę na coś jeszcze wydać. Dobra. To jeden w witalność i jeden w potencjał. Żeby to obciążenie też trochę poszło do góry. No i pięknie. Dobra, tutaj zobaczmy. Tu Pulcinelli, czy ma coś fajnego? At the house of Anini. Ma te wyściółki w sumie. To jest te korby, ale korb w sumie nie jest aż tak bardzo wykorzystywać. No to weźmy te wyściółki obie. No i proszę. Teraz w razie jakichś gorszych tych, czy tam mocniejszych przeciwników, będę sobie mógł wybrać konkretne... te... konkretne wyściółki, które będą w jakimś stopniu bardziej niwelowały moje te wrażenia. Zobaczmy, jak teraz działa, jak teraz kodzę, to zareaguje. Okej. Okay. Dalej nie mam wystarczające człowieczeństwa, żeby go pogłaskać. Szkoda, ja będę tam popecił kota. Dobra. Siądźmy za tym. Co teraz? Ruszanie? Czy może jak zabrać ten punkt i tak na przykład tutaj? Wyłączony unik w sumie wbrew pozorom nawet się nieraz już by się przydał. Bo to ogłuszenie też rzadko mi wpada. Więc dobra, weź mi to 100. Aha, okej, okay, dobra, nieważne. Nie mogę tego wyciągnąć. No to dobra, jak już mamy to tutaj, no to chociaż tego nie spieprzmy. No i tutaj wydłuż, tak jak mówiłem, wydłuż. Dostępne ogłuszenie. No i proszę bardzo. Dzięki. Proszę, proszę! Okej, okay, czyli tu wystarczyło dwie umiejętności aktywować. Okej, okay, łączony unik. Typu właśnie zostały. A co jest tutaj? Zachowanie odzyskiwania. Zachowuje pełną wartość odzyskiwania gardą podczas utrzymywania obrażeń. A, ej, to jest też dobre. Dodatkowe miejsce amuletów. To byłoby nawet niezłe. Wstawanie z unikiem. O Jezu, ile razy to by się już przydało. Właśnie ten też boli, że on jak wstaje, to... W sensie jak wstaje, to on musi jedzie. Wstać, po czym zrobić dopiero unik, a nie może od razu uniknąć se na bok. Z gleby, nie? Jak właśnie Sekiro. To jest zwiększenie ogniw pulsu. No dobra. Okej, okay, czyli pewnie teraz faza trzecia. Trzeba będzie wykupić trzy umiejętności. Stąd zakładam. Albo wydać wystarczająco kwarcu. Na przykład tutaj wydałem 4 kwarcu, blokowała się faza druga. To tu musiałbym wykupić 3 umiejętności. Ale tutaj potem 12, tutaj też 3 umiejętności. No i wtedy tutaj mamy całość. W ogóle tutaj gdzieś policzyłem, ale machnąłem się przypadkiem tutaj. Tutaj powiedziałem, że będzie 50 coś, a wychodzi mi 40 coś. Kurde, ale jestem ciekaw, czy da się zdobyć wszystkie te upgrade'y. Coś, no, pomijając fakt, że można by sobie na przykład używając jakiegoś trainera, który jak na razie już mówię, że na ten moment jak nagrywam, jeszcze taki trainer nie istnieje. Można by sobie po prostu wyciągnąć, pomnożyć te kwarce i sobie od razu prawdopodobnie na początku gry, po zdobyciu jednego kwarcu, aktywować po prostu większość tych funkcji, ale nie wszystkie. Ale jedna rzecz mnie właśnie ciekawi, mianowicie, czy bez takiego mnożenia w samej grze jest na tyle kwarcu, żeby za jednym podejściem odblokować wszystkie umiejętności. To mnie bardzo ciekawi. Dobra, to
Połączony unik naprawdę zapowiada się fajnie, ale w sumie jak mam teraz wybierać, to pójdę albo w kolejne ogniwo pulsu, albo w to zachowanie odzyskania gardą, bo to by już mi się już niejednokrotnie przydało. Że mimo iż dostanę w mordę, no to i tak mogę odzyskać to zdrowie. O, ale dobra, mi uwierzyć, że gość tutaj się przeniósł od razu. Ciekawe, czy ma coś nowego do powiedzenia. Dobra, to w sumie jak tak to... Jak to już nie działa, no to wypieprzmy ten. Chyba, że tam i teraz kolejny. Gold coin trees are said to blossom when plague stalks the land. Perhaps they've already bloomed somewhere in Krod. Okej, dobra. Czyli na szczęście jednak mogę to odzyskiwać, tylko muszę zagadać sobie bezpośrednio z nim. I umieć sobie ten kamień. Czyli dobra, jednak mogę to mieć. To jednak na szczęście nie spieprzyłem tego dokumentnie. Byłem bardzo blisko tego. Co? Ja spróbuję dostać się do miejsca, w którym już byłem. A, i dowiedziałem się, że tutaj jeszcze jest gdzieś w ogóle korbka, ta wtyczka Legionów. I jednak nie, to nie jest tak, że to są jakieś specjalne rzeczy. Nie, to jest dosłownie wtyczka Legionu, tak to się nazywa. I takie rzeczy trzeba znaleźć, żeby kolejne łapy Legionu zrobić. I gdzieś tam wyżej mogę zdobyć pewne rzeczy. Niestety problemem jest fakt, iż nie wiem, czy dalej, jak to zadam tę wtyczkę, to nie będę musiał wspinać się tam wszędzie jeszcze raz. Okej, okay, teraz tutaj błąd z mojej strony w poprzednim odcinku. Na to nie muszę przeskakiwać, mogę po tym zwyczajnie przejść. To trzeba dobrze wymierzyć moment i... Oro, to. Tak, czekaj, to jest to? Nie, czekaj, kurde. O, czekaj, tu. O, gdzieś tam, za tym kołem, wedle poradnika, jak gdzie na necie, jest ten pierwszy, jest ten. To jest ta wtyczka Legionu. O, tutaj właśnie. Tu? Kurde. Gdzie to było? Wiem, że gdzieś tutaj. O, to dźwignia. Czekaj, co robi. Biernik Legionu. Spoko. Tutaj. Aaa, tutaj mamy te... Proszę, powiedz, że mogę to odwrócić. Mogę taki skrót sobie zrobić. Proszę. Jest! Jest! Dziękuję! Dziękuję! Dobra, czyli teraz sobie skrót odblokowałem. Jak kierwa miło. Tu? Oj, tutaj jest. No. Przeżyłem. Jeszcze. Okej, już mnie niewiele brakowało, bym zginął. Mi się wydaje. Oba ogniwa. Podobujemy się za chwilkę. Nie wierzę, jak blisko do skrótu miałem po prostu w poprzednim odcinku, a tak sobie to pić po prostu zepsułem. No chodź. To samo miejsce na tego strzału. O, to dobra. Nevermind. Jednak coś tam zadziałało. I mamy wtyczkę Legionu. Wytwórz, slash, zmodyfikuj rękę Legionu. Wtyczka Legionu jest niezbędna do wytwarzania rąk Legionu. Można to zrobić w maszynie rzemieślniczej Veniniego. Wykorzystuj mechanizmy Legionu, aby zmodyfikować ręce Legionu. No dobra. Boże, ale jak ja się cieszę, że to odblokowało skrót. Jak będę mógł bezpośrednio ze Stargazera się udawać tutaj na górę. Mua! Cudnie. Po prostu cudnie. Tutaj taki... Co mamy tutaj? No, słyszałem to dupnięcie, co to było? Czy to otworzyć w ogóle? Mogę! Okej. Okay. Jeszcze mogę wejść wyżej. To mogę wejść jeszcze wyżej, czy to już jest koniec? Nie, to już chyba koniec. Co jest tutaj? Księżycowy kamień półksiężyca. Okej, okay, upgrade do broni. Zawsze miło coś takiego zobaczyć. Dobra, nie, to jest za duża arena. Tu będzie albo boss, albo mini boss. Tylko nie jestem w stanie stwierdzić, skąd się pojawi, więc póki co to ja może się
cofnę do gejzera. Bo trochę szkoda będzie teraz tego progresu. Aż piję herbatkę za ten sukces. Co to się podziało? Zauważyłem teraz, że mi OBS jakoś tak dziwnie przeskoczył. Mam nadzieję, że nie wpłynęło to na was jakoś na wideo, ale jak... Gold coin trees are said... Ale jeśli tak, to nawet bym się aż tak sumieć. Dobra. To na La Grande Finale. Zobaczmy, w tym odcinku oczywiście, zobaczmy co takiego kryje się za tamtymi... za tamtymi drzwiami. A dzięki oczywiście skrótowi będę mógł się tam dostać błyskawicznie. ...1700 prawie. Czy to by wystarczyło na level? No, minimalnie brakuje, ale mógłbym sobie to... ...jednym kryształem Erga podnieść do wymaganego poziomu. Dobra, no i pyk. No też aż prosiło, żeby z tego jakiś skrót zrobić. To było niemożliwe, żeby to tylko schodziło na dół. Nie mamy. Ale to jest też taka trochę niecodzienna winda, nie? Bo w sumie my to odwróciliśmy jako jakiś bieg. Tylko nie wiem, czy tego, czy całej tej maszynerii. Trochę mnie ciekawi, co to w sumie robi. O, to jeszcze nie działa? Ciekawe. Ciekawe, czy ta kula dalej się toczy. Dobra, nie, to nie, bo to dalej pracuje, no to jednak to działa inaczej. Dobra, tu jest ustawa, póki co. Coś tam dobrze. Za duże pomieszczenie, tutaj coś się stanie, jak nic. Wiedziałem. Koci pył. Grubcio. O! Mama! Okej. Okay. Płoń. No, ej, podniosłem gardę. Winien zrobić unik, ale... Co to był za efekt to ostatnie? Widzisz to taki błysk jakby? Czy to było to całe przebicie? To jest jedyna rzecz, która by mi teraz pasowała. Jak się facet po prostu wziął, zamachnął i jakby przebił mi się przez gardę. Facet, w sumie chuj wie czym to było zanim stało się tym czym jest teraz. W sumie to mogła być tak naprawdę kobieta, tylko ją trochę to... Ja nie wiem, czy samo Ergo ją tak zmutowało, czy... Ja strzelam, że Ergo, no bo wygląda jak po prostu, nie wiem, wpadło do kałuży Erga. W cudzysłowie do kałuży. Ale w ogóle odkryłem nową rzecz, mianowicie te klocuszki takie, które zrzucają we mnie tymi kulkami, które nakładają rozkład. Mają takie dość ciekawe ataki. Jesteście bardzo blisko nich, to potrafią żygnąć na was tym rozkładem. Nie wiem, czy to jest kwas, czy co tam jest, no załóżmy, to jest kwas. I ten kwas, uwaga, nie dość, że nam zabiera życie, bo to jest logiczne, bo jesteśmy marynetką, nie mamy ciała człowieka, to jeszcze uszkadza nam broń. Dobra. Unik! Ci? Super! Karta, pięknie! Pięknie! Boże, czemu ty się osłaniasz ciągle? Jestem okazji do bardzo. Pięknie, karta doskonała. Płoń dalej. Uff!
wskoczył tutaj na górę. Jeszcze za. Żeby mu się podleczył. Proszeńku. Drugie. Zobaczę co tu jest. A, jasne, ergo. Lipa. No, podejdź bliżej, podejdź bliżej. Niespodzianka szmatławcu. To jest jeden człowiek. Dobrze. No i po tobie. Kwarc! Nice! Pięknie. Dzięki stary. Szkoda, że dwóch sztuk nie wydropiłeś. No ale dobra. Chcę mu łapę, jak odciąłem w ogóle tą jego wielką. Może ciekawie. Tam skrzynka. Czy to są cele? Może niekoniecznie cele, ale wyglądały w taki sposób. Dobra, ci nie wstaną, bo już by zaczęli napieprzać. Więc nie mogę ich oznaczyć nawet. Dobra, co jest w skrzynce? Skrzynia zaopatrzeniowa kratu. Może rozszerzyć ofertę sklepu Polendiny. Okej. Okay. Zobaczmy. To będzie w użytkowych? Nie. To będzie w aktywowaniu funkcji. Poszerzę ofertę Polendiny. Skrzynia zaopatrzeniowa z różnymi towarami. Przebywający w hotelu Polendina z pewnością zna jego wartość. Chyba jej wartość. Skrzynia zaopatrzeniowa wykonana przez ratusz miasta Krat na potrzeby zapomogi. Na pieczęci skrzyni wygrawerowałem śledzia, symbol miasta. Okej, okay. Może będę w stanie kupować wreszcie parę fajnych, parę rzeczy. Na przykład te termity i ogniwa. W ilości na przykład nieskończonej, bo nie ukrywam, troszeczkę irytuje mnie fakt, że nie mogę tego kupować. Bo z chęcią bym sobie na to ergo pofarmił. Bynajmniej, żeby zawsze mieć full na pasku. O, jak miło, jeszcze Stargazer odblokowany. Archbishop Andreas once told me. Always be true to myself. Okej, co to powiedział? To jest jeszcze dalekie od ukończenia. Raz. Raz. No. Wstawić jakiś przedmiot. Termit. Miło. Akurat one to będą tutaj na wagę złota, biorąc pod uwagę, że są tutaj przeciwnicy, którzy... Okej, ona to powiedziała. Którzy są dość wrażliwi na ogień. Hejka, kim jesteś? I'm surprised to see who's... well, alive. Where are my manners? I'm Cecile, and I serve the Archbishop. I'm the only one left. Everyone's dead. From the petrification disease, or from the monsters. I didn't die. But my heart breaks more each day. Can you do me a kindness? Bring me the holy mark from the Archbishop's quarters. The Archbishop was a true saint. He was my savior. If I write his words into my heart, maybe it'll give me the strength to carry on. I can't die. But perhaps this can help me live again. Please, bring me the holy mark as quickly as you can. Okej, okay. Mini quest. I can't die. No, to się powtarza. Też ciekawe. Dobra. I zaś te organy grają. Tam jest dalsze przejście, więc na razie olewamy. No to co? Lecimy w takim razie oddać Polendinie jeszcze tą... tą skrzynkę. Zobaczmy teraz, czy coś się pojawiło nowego. No nie, nie wiem, czemu ta babka zniknęła.
Może wtedy to był tylko ten jeden moment, kiedy mogłem się tam cofnąć? Kto wie. O, ale jest, poukrywane rzadkie przedmioty. No to o co Kałan? Czemu nie mogę czemu nie potrafię zlokalizować tego miejsca z pojemnika? I'll use my power to help you. Dobra. Wolałem się upewnić, bo ona zazwyczaj jak zmienia miejsce, no to chce coś nowego powiedzieć, ale jednak nie tym razem. Welcome to Hotel Pratt. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. Okay, jest to jeszcze Welcome to Hotel Krat. I co się dodało? Okej, okay, awaryjne narzędzia, to tego nie było. Kamień księżycowy nowiu, to jest fajne. Kamień księżyc... Kamień nowo przymierza. Drogo, ale warte. I jabłko. Serio? Jabłko? Okej. Okay. Nie no, to kupmy, no może się prędzej czy później przyda. Dwa się na pewno przydadzą. 1000 coś jeszcze. Dobra, tego nie potrzebuję. Tego tym bardziej. Że dobra, no to by się nawet przydało, ale to mam w torbie, widzę akurat fajnie. Okej, okay, no to dokupmy sobie jeszcze te kamyczki. Okej, okay, 12 kamyków. Jezu, zdobyłem broń i sprawdziłem jej nawet. Tu, pokaż mi, glewia wzmacniająca. Ładowanie baśni ogi w pulsu lepsze. Atak fizyczny gorszy, ale tylko nieznacznie. A głownia miecza jest już dość mocno wzmocniona. Bo ma za plus 4, a to jest na bazówce i ma tylko 22 punkty różnicy. Jeśli chodzi o obrażenia. Dobra. Wielki miecz to jest w ogóle. Wytrzymałość broni mniejsza. Troszkę cięższa. Redukcja obrażeń mniejsza. Burza cięć, to już chyba było. Szarża na przeprowadzenie licznych cięć. Gromadź siły, by wyrazić potężne cięcie. Okej, okay, wydaje mi się, że to już było, ale mogę się mylić. Dobra, to zobaczmy jak to wygląda. Co za broń! O właśnie, jeszcze to. Jeszcze łapa Legionu. Dobra, chcę zmodyfikować, to potrzebuję mechanizmu Legionu. Zobaczmy w takim razie. Deus Ex Machina. Ręka Legionu pozwalająca zastosować wykrywającą ruchu minę. Kiedy zajmiesz się na ziemi, wybuchnie po wykryciu wroga. Pandemonium strzela lepką, kwaśną substancją. Rani ona wrogów, którzy wejdą w powstałą kałużę. Egida. Pozwala blokować ataki wroga. Po otrzymaniu ciosu wmontowane w rękę urządzenie wybucha, zadając przeciwnikowi obrażenia. Ej, też fajne. I sokole oczy. Strzelające z dystansu przebijającymi pancerz pociskami. Wystrzelone ładunki wybuchają wkrótce po zakończeniu lotu. Ej, kurde, wszystko jest fajne. Dobra. Wiadomo, obciążenie też tu gra swoją rolę. Najcięższa jest Deus Ex Machina. Nie, Egida jest najcięższa. Ale kurde, taka tarcza? Fajne by było. Tylko właśnie, to jest ten problem, że to jest Legion, czyli to będzie wymagało ode mnie... Znaczy może wymagało, to będzie mi ssało Legion, a jak będzie na niskim poziomie, no to nawet mi te bloki nic nie dadzą. Przebijające pociski, czyli strzelam, przyczepię się i wybucha. Tutaj kwas. A tutaj mina. Okej, okay, no te miny nawet się ta mina nawet mi się podoba, bo to może być dobre, wiecie. Zostawić pułapkę, zwabić, bum. Ale to trzeba zostawić. A sokole oko, czy tam sokole oczy, to rozumiem jest automatyczne. W sensie ja tym nie strzelam sam, tylko to jest automatyczne namierzenie, które strzela i po czasie wybucha. Zwiększa zasięg eksplozji, po wystrzelaniu z tym jest jeszcze jeden szybki strzał. I możliwe do użycia przy unikach. Ej, też fajne!
Dobra, weźmiemy sokole oczy. I potestujemy sobie w kolejnym odcinku. Chociaż może, no, może nie do końca w kolejnym odcinku. Ale zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. To będzie gdzie? To jest tutaj na samym końcu. Co? A nie, kurde, nie chciałem wytworzyć tam zmień. Może nie modyfikuj. Zmień. Lamberg i sokole oczy. Aha, tutaj z ręki też takie działko wysuwa. Okej. Dobra. Wytestujmy sobie tak na szybciutko tutaj. Przy okazji też tę broń. Wygląda nieźle. Zobacz, jak się... Okej. Potężne cięcia, nie powiem. Dobra. To było co? To była burza cięć. A stoickie cięcie? Aha, takie coś. Okay. Dobra, jak się tam atakuje tak normalnie? Wow, ej, czy to serio będzie tak mocno, tak szybko nabijało? Nie? Dobra, plus czekaj, czy jej... Bo ja tutaj mam już ten, nie? Rękojeść topora. No też, głownia, wielki miecz, to jest to samo. No, czyli atak miałbym w sumie taki sam. Jeśli chodzi o glewie, bo na przykład... Bo szczerze, to cięcie mnie aż tak nie przekonuje. Nie powiem, jest fajne, ale to dość mnie wystawia na atak. Ale już to... To jest o wiele lepsze. Nie dość, że jest to z doskokiem robione. Ogólnie jest lepsze. Dobra, tak na testy jeszcze zobaczmy, jakby to wyglądało na przykład z tym. Mam, dobra. Czekaj, gdzie jest nie przełącz widok, obróć, dobra. Tutaj, jak to jest tu? No, minimalnie większe wrażenie, ale ogólnie to jest lepsze. Plus wytrzymałeś troszkę spala, ale wytrzymałeś mogę sobie na bieżąco po prostu naprawiać moją ostrzałką, więc to nie jest żaden problem tak naprawdę. No i zobaczmy, jak to wygląda w przypadku tego. To takie trzy szybkie ciosy. A to właśnie dzięki rękojeści, jeżeli faktycznie temu. A w sumie mogę rękojeść zachować, tylko sobie tą głównię właśnie wymienić. I wiecie co? Chyba to zrobię i to od razu. Jeszcze zobaczmy, jak to wygląda z tym. Okej, mogę przytrzymać, żeby celować. Okej, łącznie 400. Trzeba być w miarę szybki. Tylko takie to jakby... Przeładowanie powiedzmy tej miny, znaczy tej miny, tego wybuchu trochę trwa. Ale ogólnie jest spoko. Tylko wiadomo, w obecnej lokacji to się średnio przyda, więc dopiero jak opuścimy tamtą lokację, to się będziemy o tym bawić. A na razie wrócimy sobie do Flamberga. No chyba, że boss jakoś tak będzie mi szczególnie, uznam, że będzie lepsza ta. I know my way around. Lepiej strzelać do niego z dystansu, niż go palić. No zobaczymy. Bo jeszcze nie wiem, jaki będzie finalny boss, ani na co będzie wrażliwy, więc kto wie, może właśnie takie strzelanie z dystansu będzie lepsze. Nie chcę przerobić, chcę zmontować bramę. Dobra, głownia glewi, rękojeść toporka, tak. Wtedy możemy połączyć te braki, czyli to z tym. Fajnie było. I ulepsz broń. O, i świetnie, i to jeszcze nie jest broń specjalna, co mi się jeszcze bardziej podoba. Dobra. To jeszcze teraz użyjmy te erga, które mamy przy sobie. I ta opcja tutaj. Tutaj 500. I jeden za 300. I know my way around. Jeszcze powinno wystarczyć. I zobaczmy. Plus 1. Plus 2. Plus 3. I plus 4. No i dobra, i proszę, widzieliście już tę różnicę w obrażeniach? Patrzcie to. Tylko stopień redukcji podczas gardy jest większy,
ona obciążenie jest troszeczkę, tak troszeczkę tylko na min... Czekaj, a nie, bo jest do rękojeści, to jest do rękojeści, to jest nieważne. Tylko stopień redukcji obrażeń jest większy, a cała reszta jest na minus. Tak więc sorry, ja się teraz bujam z tym, a nie z tym mieczykiem. Że bueno. Welcome to... Kurde, jestem trochę zawiedziony, że nie ma tutaj na przykład wykupienia tych... dorzucania przedmiotów. Ale cóż, unlucky, jak to się mówi. Ale przynajmniej mogę sobie teraz pofarmić te kamienie, nawet te pozostałe broni poulepszać. Chociaż jeszcze tak na koniec bym sobie zerknął do... tego ziomeczka. Czy gościu nie ma czegoś nowego na stanie? Trochę wątpię, ale zobaczymy. Nie, w ogóle ziomek odzieło cały czas się tu buja. On się nie przenosi z tym w ogóle. For your information. Tak. Nie ukradłeś? No ale nie, on ma tylko odporność na atrybuty i zbiornik Legionu. Choć, nie powiem, trochę mnie ciekawi, skąd on to wziął. No dobra, skoro w takim razie niczego tutaj nie załatwimy, no to ja lecę do Biblioteki Katedry Świętego Angelika, a my widzimy się w kolejnym materiale, którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Do usłyszenia, zobaczenia. Cześć!